Dzień dobry Państwu, witamy na ziemi gostynińskiej. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj, by odsłonić rąbka tajemnicy. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Ministerstwem Obrony Narodowej, aktualnie planujemy na Zazamczu 26, czyli po byłym domu dziecka na Bratoszewie, utworzenie kompanii Wojska Polskiego w ramach Wojsk Ochrony Terytorialnej. O szczegóły proszę pana premiera o zabranie głosu. Dziękuję bardzo, szanowny panie starosto, panie premierze, pani starosto. Jesteśmy w Gostyninie, jesteśmy po ważnym uroczystości w szkole, w Centrum Edukacji, Gostynińskim Centrum Edukacji. Złożono ślubowanie, klasa wojskowa, która jest w programie przygotowania wojskowego, złożyła ślubowanie. Piękna, wspaniała uroczystość, patriotyczna. Cieszę się, że młodzi ludzie będący już w szkole średniej zaczynają myśleć o Wojsku Polskim. To jest przygotowanie do wielu działań, do działań związanych z znajomością procedur bezpieczeństwa, udzielaniem pierwszej pomocy, działaniem, które może przydać się każdemu z nas, a szczególnie może być przydatne później w przystępowaniu do Wojska Polskiego, wstąpieniu do Wojska Polskiego, do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Po to są klasy wojskowe, po to 25 tysięcy uczniów, kadetów uczy się w tego typu klasach. To jest bardzo dobra sytuacja, w której od tak naprawdę pierwszej klasy szkoły średniej możemy takie działania podejmować. Chcemy to rozszerzać. Uważamy, że informacje na temat bezpieczeństwa, na temat przygotowania do różnych sytuacji kryzysowych, do klęsk żywiołowych, do różnego rodzaju kryzysów, które mogą funkcjonować, są po prostu potrzebne. Ta informacja musi być pełna nie tylko dla klas wojskowych, ale dla wszystkich dzieciaków. Nauka pierwszej pomocy, nad tym będziemy pracować w obronie cywilnej. Druga ważna informacja, przed chwilą byliśmy na terenie dawnego domu dziecka, a dzisiaj z dużym terenem, bo około 4 hektarów przestrzeni w koło, terenem, który starostwo powiatowe chce przekazać i wspólnota powiatu gostyńskiego na rzecz Wojsk Obrony Terytorialnej, utworzenia tutaj jednostki, która będzie mogła dobrze funkcjonować. Około 150 żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej będzie mogło funkcjonować, stacjonować w Gostyninie, ćwiczyć się, przygotowywać, udzielać pomocy. To jest bardzo ważna obecność w powiatach, w naszej Polsce lokalnej. Będziemy ją wspierać. To jest też połączenie tej synergii, to jest ta synergia działań samorządu, rządu, Wojska Polskiego. To wszystko składa się w pełną całość. Nie ma szans na pozytywny, taki bardzo dynamiczny rozwój naszej ojczyzny bez tej synergii między samorządem a rządem. Sam rząd nie wystarczy. Musi być dobry samorząd, tak jak tutaj w Gostyninie, dobrzy gospodarze, którzy mieli pomysł, znaleźli miejsce, wybudowali nowe powiatowe centrum pomocy rodzinie, gdzie znalazł się placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieciaków, a w tym miejscu, które było do tej pory użytkowane, po remoncie będą mogli funkcjonować i sztab, i żołnierze obrony terytorialnej, za co jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Pozytywna synergia rządu z samorządem jest bardzo nam potrzebna i jest realizowana w Gostyninie. Pan premier? Szanowni Państwo, bardzo się cieszymy, że minister obrony, pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził powiat gostyniński, Gostynin, i podkreśla tutaj znaczenie współpracy rządu, Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojska Polskiego z samorządem, z lokalnymi wspólnotami, bo tylko wtedy, kiedy ta wspólnota narodowa jest silna, całe społeczeństwo, cały kraj ma odporność, ma zdolności obronne i w sposób taki bardzo wymowny dzisiejsze ślubowanie klas mundurowych w Gostyninie pokazuje, że bardzo istotna jest właśnie ta współpraca Wojska Polskiego z samorządami, bo przez to budujemy większą zdolność obronną całego kraju, ale też budujemy te więzi, relacje społeczne. I tu chcę podkreślić dużą rolę samorządu powiatowego, pana starosty Arkadiusza Boruszewskiego i pani starosty Marii Wróblewskiej, którzy też wspólnie tutaj z Radą Pedagogiczną i kierownictwem szkoły w Gostyninie podjęli taką inicjatywę, żeby uruchomić klasę mundurową.
To jest bardzo cenna inicjatywa, bo otwiera młodzieży też nowe perspektywy dla ludzi, którzy są zainteresowani właśnie wojskiem, tego typu aktywnością. Będzie to ten pierwszy krok, pierwszy szczebel do interesujących doświadczeń życiowych. Jeszcze raz chciałem podziękować panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że tuż po szczycie NATO znalazł czasu, żeby podjechać do Gostynina i uczestniczyć wspólnie z młodzieżą w tym bardzo symbolicznym, ale ważnym wydarzeniu. Dziękuję.